czasu temu, jakieś dwa lata temu, w Gazecie Wyborczej był taki wywiad, w którym zarówno zadający pytania, jak ten, który odpowiadał, porównywali Hitlerkę do hitlerowców. Mówili, że oni krzyczeli Heil Hitler w momencie rozstrzeliwań, ona krzyczała, niech żyje Polska. To było jedyne osiągnięcie życiowe, jakie się dopatrzyło tych dwóch wybitnych intelektualistów. Prawda jest jednak taka, że jeśli tak w bardzo chłodny sposób porównamy sobie ją na przykład ze świętym Maksymilianem Kolbe i jego męczeństwem, jego nie wypada zaatakować, bo on zrobił to w Auschwitz. Ale prawda jest taka, że był dorosłym mężczyzną, pomijając to, że oddawał życie za jednego współwięźnia, to był już i tak więźniem Auschwitz, czyli prawdopodobieństwo przeżycia było naprawdę nieduże. Inka była postawiona przez zupełnie inny wybór. Pierwsze była 17-letnią dziewczyną. Po drugie, miała do wyboru iść na współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa albo wydać żołnierzy i oficerów 5. Brygady Wileńskiej. Ona nie tylko miała możliwość przeżyć, przecież ci, którzy szli na współpracę, wydawali cenne osoby, to byli ludzie, którzy później robili kariery. Ona mogła spełnić swoje marzenia, mogła skończyć szkołę, robić jakąś karierę zawodową. Ostatnim jej marzeniem było wyglądać pięknie jak kobieta. Przecież jak zgooglujemy sobie linkę, widzimy niesymetryczną buzię z wadą, wrodzoną jakąś wadą, jednak jakieś wiązanła mięśnia, coś w tym stylu. Przez konspiracyjne kontakty miała załatwionego chirurga, który miał ją zoperować. Warunkiem było ukończenie 18 roku życia, kiedy kilka dni przed tą datą została rozstrzelana. Nawet tego nie udało jej się spełnić, choć raz wyglądać tak, jakby sobie tego życzyła. Także tutaj widzimy męczeństwo znacznie wyższej próby, znacznie więcej warte, jeśli chodzi o taką chłodną kalkulację. Poświęcała swoje jedno życie za życie żołnierzy 5. Brygady Wileńskiej. Oni by zginęli lub ona. Rachunek dla niej był prosty. Także jej męczeństwo najwyższej próby, opluwane w XXI wieku, w kraju, którego jest godłem, jest orzeł w koronie, to jest sytuacja, mówiąc bardzo grzecznie, powiązana. Teraz będzie o kolejny kawałek dedykowany tym wszystkim, którzy nie mieszkają w Polsce, mimo że są Polakami. Chłodniejsze szacunki mówią o 20 milionach Polaków za granicą Polski. Te, które liczą również kolejne pokolenia wcześniejszych emigrantów, mówią o tym, że drugie tyle Polaków żyje poza granicami Polski, co tutaj. Gdyby była jakaś większa jedność w narodzie, gdyby Polska nie kojarzyła się tylko z przerosłym biurokratycznym molochem, który wypycha własne dzieci za granicę, osiraca je, okrada i nie daje im pracy. Gdyby Polska kojarzyła się dawniej, jak tak dawniej, z wielką spuścizną kultury, tożsamości, historii. A przecież obrośliśmy w międzyczasie jeszcze w kolejne doświadczenia, w kolejne bohaterskie wątki. Jak wywozili ludzi po powstaniu styczniowym po prostu, to mówili wywozić tam, gdzie nie ma osad ludzkich. Bo jak się Polaków wywiezie tam, gdzie jest osada ludzka, to ona się spolonizuje i w drugim pokoleniu będzie walczyć przeciwko Saratowi. Dzisiaj jest tak, że ludzie wyjeżdżają, zakładają Facebooka, po angielsku, jak wracają po roku, to udają, że mają angielski akcent. Z drugiej strony nie należy oczywiście nienawidzić tych, którzy wyjechali. Należy ich zachęcić, żeby kiedyś za zarobioną kasą wrócili tutaj do Polski i tu zainwestowali pieniądze. Teraz właśnie kawałek dla emigracji.